Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynam nagrywanie troszkę później, już po zawiezieniu Dżunku do przedszkola, ale jeszcze przed śniadaniem, to znaczy w trakcie śniadania są w tej chwili kury. No i czeka mnie dzisiaj, zresztą dzisiaj trochę czasu tam pewnie spędzę, bo chcę zrobić tam parę rzeczy. Nie widzę tych nowych kur, wyszły razem ze wszystkimi, ale ich teraz nie widzę, więc albo gdzieś się schowały, albo zwiały. Trudno, co ma być, to będzie. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Kurde, blaszka, znowu to samo, nie? Przymknę. No i co jest? Dobrze, że tu jest prąd. Woda leci jak szalona, kompletnie zakręcałem, wyłączyłem pompę, a i tak ta woda skądś idzie. Lecę do drugiej pompy na dole jeszcze, wyłączyć ją. A leci już jej tak dużo, że za chwileczkę zacznie się nam przelewać tutaj. Odpływ sobie nie radzi ten dachowy. Już dzwoniłem do Tarą, żeby wezwała tego gościa, który dopiero co to robił, dopiero co to robił. I znowuż mamy z tym problem. To może być, tak jak mówię, to może być kwestia pompy. Zaraz to sprawdzę, jeszcze tej drugiej, tej, która ciągnie, się nie wyłącza. Ale nie słyszę, żeby pracowała. A nie, pracuje. Dobra. Może uda się tutaj, co za cholerna dżungla. To akurat teraz. Pokoje się przewietrzymy, mam nadzieję. No tak, nie wyłącza się pompa. No dobra, niechętnie tu wchodzę, bo tu zawężowienie może być duże, ale nie bardzo jest wyjście. Trzeba narobić hałasu. Hałas akurat jest moim przyjacielem. Dobra. Cholera, tutaj co rośnie? Co to za dżungla? Nie pajęczny jest, matko jedyna. A to co to? Mrówki czerwone, cholera. Rany koguta. Dobra. Dostałem się. Co teraz? Wyłączyć pompę. Kamera wisi. Elegancko. O Jezu, jaki pająk. Ojej. Tu jakieś zbiorniki. Co to jest w ogóle? Coś chlapie. No dobra, to jest. Ktoś się pozbył kamery. No teraz powrót przez tą dżunglę. Muszę dać znać, że to jest kwestia tej pompy na dole. Przynajmniej już nie będzie leciała na górę. No tak, ta jeszcze się nie zepsuła, to prawda. Trzeba jej to oddać. To co lubię najbardziej, przez gąszcza pełne pająków się przedzierać. Chyba już tradycyjnie mogę powiedzieć, że jak nie urok, to przemarsz wojska. Jak nie jedna pompa, to druga. Jak nie ten dom, to drugi dom. O, droga impreza, powiem wam szczerze. Tutaj parzę herbatę na iced tea, ale to jeszcze trochę musi poczekać, zanim się... O, pokażę wam. Ten odpływ tutaj z góry, z dachu, idzie tutaj. Teraz nam tu zalewa. No dobrze. Elegancko. Najważniejsze, że zażegnany jest problem z ciągłym dopływem, czyli nie zaleje nam tutaj więcej. Teraz można już czekać. Dobra, chyba idę do kurowiska teraz. Widzicie, jak to dobrze jest nie odmawiać sobie drobnych przyjemności i słuchać siebie samego. Miałem zejść od razu, zjem śniadanie i zejdę od razu, będę robił tam drugą grzędę, bo muszę zrobić dla tych nowych kur, bo one
na razie się nie asymilują za bardzo, więc muszę zrobić nową. No i mówię, dobra, będę schodził, ale tak 10 minutek dla zawiązania sadełka po śniadaniu, pępkiem do góry, telefon gra, poczekam. No i tak gram, leżę i tak słucham właśnie. I słyszę, mówię, co tu się dzieje, kto podlewa coś? Wyszedłem, pyk, zauważyłem, gdybym był tam, a gdzieś, albo pojechał nagrywać gdzieś na miasto, to tutaj by nam zrobiła się powódź. I to jest straszne, że nie ma jakiegoś systemu zabezpieczającego, który w danym momencie, kiedy widać, że coś jest nie tak i wyłącza na przykład prąd. Przydałoby się coś takiego. No dobra, nieważne. Ważne, że byłem, udało się zastopować. Nie na naszego pana, tego, który robi tą pompę, nie ma w tej chwili w mieście. Ma zadzwonić po kogoś tam, jakiegoś znajomego. Także będę mógł spokojnie, śmiało sobie na razie iść do Kurnikowa, bo już no przy wyłączonej tej pompie na dole i tej też wyłączonej, nic tu się złego nie powinno już wydarzyć. Te kuraki tam się chowają w takim małym cieniu, to znaczy, że co, pozostałe zostały przejęte tu? Nie, tam też macie miejsce. Ale wolą tam, no dobrze. Przyjechał znajomy naszego człowieka od pompy. No i już zaczyna się od pomysłów w stylu. Przyczyną jest ptak, który gdzieś tam wleciał i zatyka coś. No, mówię, że raczej nie. Przyczyną jest pompa, która się nie wyłącza na dole. Pan. Here. Teraz pokażemy tą pompę. Niech tam wchodzi sam, ja już drugi raz tam nie idę. There, in the corner, pump. It's okay, kniątał at plyn. Też się boję. Pójdę za nim dla dodania otuchy. Drugie przedzieranie się dzisiaj przez dżunglę. No, to się nie dziwię. Trzeba mieć respekt dla przyrody, a dla węży w szczególności. To kniątał, a plyn. Nie. To jest właśnie to, co zrobiłem, czyli wyłączyłem prąd dzisiaj, żeby pompa nie pompowała cały czas. No przed chwileczką był, wyłączył korki główne. Także jeżeli spodziewa się, że to zacznie działać, to nie ma szans zacząć działać, bo wyłączył korki. On sprawdzi w innych wideo, nie wierzę. Dobra. To jest to wideo. Was już na czerwone mrówki tutaj. One są niefajne. Ja nie lubię. Zobaczmy, jak wietrzenie przybiega. Elegancko. Jeszcze tutaj tylko. Tutaj to uchylę jeszcze. O, znaczy przeciąg. Chociaż tu z drugiej strony to i tak woda leci, jak pada deszcz. Nie, dobra, na razie nie będę tutaj nic kombinował z tym oknem. A idziemy do pana dowiedzieć się, o co chodzi. Żeby ułatwić mu zadanie, włączę wodę, żeby mu zaczęła pracować pompa. Co było do przewidzenia? A powinienem był to zrobić sam, po prostu wyłączyć i włączyć tam tą pompę na dole po prostu. Gdzieś się zablokowała. I już jest dobrze. Teraz już działa. Ciekawe, co powie. I ile mnie skasuje za to, że to ja mu powiedziałem, bo on ptak gdzieś wpadł. Ptak wpadł gdzieś w obieg i trzeba będzie wyjąć ptaka. Teraz już działa. Okej, okay, tworka. It's okay, lao. Lao. Nawet nie wierzę, że już działa. Ciśnienie wody jest? Nie. To jeszcze puszczę, żeby się podłączyła pompa, żeby on zrozumiał, bo on tak to nie zrozumie. You see now? The panie ha a pump. Now plug in. Okej, okay, tworka. Now it's okay. W sumie rozwiązałem ten problem samemu, no ale pan przyjechał jednak. Mogłem to ja wcisnąć tą wtyczkę debil. Na przyszłość będę wiedział. Tak byłem szczęśliwy, że już nie zalewa mi, że nie pomyślałem o tym. Ten już czy tutaj zaczęło działać.
patrzę sobie. Mała. Dobra. Okej, okay, I see. Je. Ta mucha taka, robal taki, tam wlazł. Nie, to jakaś mrówka gigantyczna jest. Ona tam wlazła i zablokowała czujnik. I nie wyłączał pompy po prostu. No dobra, tego nie pokażę. Co ty chciałaś tam zrobić? Zła. Okrutna, zła i podła. Mały robak, a mógł tutaj mi zalać dom. Niedobrze. No ciekawe teraz. Ja wezmę, otworzę tą wodę, żeby jeszcze zaczęło tam pompować, zobaczymy, czy to zadziała. Teraz, czy odetnie, czy nie odetnie. Się na przemądrzema, to jednak pan miał rację. On tu mówił, że Bert, tak, ale chodziło o tego insekta, który tam wlazł. I to dlatego nie włączało pompy. Ja tam wyłączyłem pompę słusznie, jakby w tym sensie, że pobiegłem zalaniu, ale no, problemem była ta czujka, która nie działała ze względu na tego robala. No po prostu jest. Człowiek się uczy całe życie. Jestem pod ogromnym wrażeniem. $5 pan skasował, także uczciwie uważam, że bardzo za przyjazd tutaj to tak jakbym zapłacił za tuk-tuka po prostu. Bardzo, bardzo uczciwa operacja. Ja znowuż wyszedłem na głupiego. Pan miał rację, a ja się śmiałem, mówię, gdzie ptak? No to kurde, problem w tłumaczeniu. Zagubiony między słowami, o tak bym powiedział. Sami wiecie doskonale, jak to jest, jak sobie coś człowiek zaplanuje. No ja dzisiaj chciałem popracować więcej w Kurnikowie. Tak sobie ułożyłem dzisiaj dzień, żeby móc tutaj parę rzeczy jeszcze zrobić. Ale jak to bywa w życiu. Najpierw bieganie za pompą. Potem telefon od SROS. Kanapki do Sitchiza, no i Ice Tea. Ice Tea już się chłodzi. Kanapki już zrobione, także zaraz je pakuję i będę zasuwał zawieźć się do Sitchiza. Pół do pierwszej się zbliża, zatem myślę, że jak zawiozę już kanapki, to pojadę po prostu zjeść lunch. Wrócę i zupełnie nie planując, czyli całkowicie bez planu, pójdę wtedy zrobić grzędy. A jak się rozpędzę, to może coś jeszcze. Jestem w Sitchiz. Są kanapki przywiezione. Do wczoraj SROS mówi, że był kiepski dzień. Spójrzmy prawdzie w oczy, nie ma co koloryzować za bardzo. Za różowo nie jest. W tym miesiącu raczej nie zarobi na siebie. Także, no cóż, no zgodnie z oczekiwaniami, chociaż mimo, że jakieś promki staram się robić, to na razie to za bardzo nie działa. Dobrze, jeszcze patrz, telefon doładowany i zapomniałem oddać the phone. Thank you, bye. No to jadę szybko na ten lunch i do Kurnikowa. Serduszko piękne, ale nie korzystam. Będzie dla kurek. Ja dzisiaj long bean, czyli groszek taki długi z kurczakiem. Parę orzeszków tutaj było ziemnych. To sobie podjadam. I taki lunchek dzisiaj. Na szybciutko, bo robota czeka. Spotkałem się z Maćkiem i z Natalią w Kmerdejs na lunchu. No nie jest to jakieś specjalnie szokujące, prawda? Ale jako, że przyjechali później, to jeszcze zostali sobie tam jedzą. Ja kończyłem i lecę dalej załatwiać sprawy. Zatrzymałem się teraz przy aptece, bo miałem nadzieję kupić to lekarstwo na dnę moczanową, na podagrę. Czy artretyzm, jak niektórzy mówią. I ma pani tutaj, ale ma 100 mg tylko, a żeby ja biorę 300, to bez sensu 3 tabletki łykać, więc będę musiał poszukać gdzieś indziej. Dobrze, jadę za chwileczkę, zresztą wam pokażę, co będę miał za moment. Pogrzeb, idzie kolumna tutaj u nas. Szczęśliwie dla mnie, że ja skręcam w prawo. Oni idą sobie kolumną, oprowadzają dookoła i później na cmentarz. A dlaczego szczęśliwie dla mnie? No dlatego, że nie idą tędy, więc mogą normalnie przejechać. Jadę i będę niedługo testował tu w koszyku. Już są w gotowości.
specjalnie przygotowane dla mnie czeskie szpekaczki. Kiełbasa zrobiona według oryginalnej, tradycyjnej czeskiej receptury, czesko-słowackiej można śmiało powiedzieć. Kiełbasa wołowo-wieprzowa z dużą ilością tłuszczu, z dużą ilością takich kostek tłuszczowych, bo jak wszem i wobec wiadomo, tłuszcz jest nośnikiem smaku. A to właśnie z tej kiełbasy robi się tradycyjne, klasyczne utopence. Czeską i słowacką przysmak po prostu, który też uwielbiam, ale do tej pory robię na jakichś badziewnych parówkach lokalnych. A teraz zrobię to na fantastico, elegancko, genialne, wędzone na zimno i parzone szpekaczki. Jestem bardzo ciekaw efektu końcowego, ale będę testował już również tą kiełbasę na zimno, tak po prostu. No nie umieszkam się z wami podzielić wrażeniami. Bałem się troszeczkę, że te nowe mogą gdzieś tam próbować robić jakieś ucieczki tutaj, ale są. Ta nowa duża jest tutaj, ona się chyba zbunkrowała, się tam siedzi w zamku. Czarna też. Boją się ewidentnie, no ale to jest dopiero ich drugi dzień tutaj, także jest to zrozumiałe. A i tak się mniej boją niż te pani kary trzy, które tam są po prostu. No i blondi i niskopierny, które są tutaj od samego początku. Kiedyś się w ogóle nie bały, a teraz przez te głupie, te większe tam się naobserwowały i no nieważne. Dobra, biorę gałęzie, takie naturalne mam, piękne tutaj, częściowo tutaj od nas wycinane i będę robił drugą grzędę, żeby miały dość grząd, żeby miały gdzie siedzieć, dupkami swoimi. Także zabieram to na razie do siebie, bo tam mam łatwiejszy dostęp do prądu, poskręcam, popiłuję, poprzycinam i grzęda już będzie załatwiona. Ale nie zapomniałem też o szpekaczce. Maciek przyszedł. I to głupie są. Tam kotek chodzi. Nie. Kotek. Kurniku, wyszła z kornika. Kotek. Nie miał. Nie ma tu miał. Ty mi nie będziesz terroryzować kur. Chodź tutaj. Po co tam włazisz? Chodź tutaj. No, ja mówię, patrzę, mówię, jak ona wyszła. To jest tak podniesione teraz. No tak. Ona tu. Po coś tam właziła. Ale sztuczne czy prawdziwe? Prawdziwe to dobrze. Sztuk raz. No, od czegoś się zaczyna liczenie. Proszę. A sztuczne tu leży już. Ja wykopują po prostu na maksa. Co one tam robią? Jakie tam muszą... Kot się bawił nim. Meksyki się muszą dziać tutaj. Może i się bawił tym. Kotek. Dziewczyno. No miał. Co ty robisz, powiedz mi? Co ty tu robisz? Ty nie możesz mi przychodzić straszyć kur tutaj. One są w tej chwili na... okres ochronny mają, wiesz? I przed chwilą widziałem jeszcze argument jeden tam leży, czyli musiał się przebić. Wpadają jakoś bokami. Chodź, koteczku. Leć sobie do domciu. Proszę bardzo. I mi tutaj nie wracaj. Śmigaj do domu. Już, do domku. I proszę mi kur nie straszyć, dobrze? Już. Lecą, predatory. A ja teraz patrzę, ona idzie, mówię, ruszę się do buci. Poszły predatory. Niby obok siebie są, ale widziałem, jak biła się ta nowa. Nie wrzucaj w nie, biedne, no. Ta nowa tłukła się z gruchą, ta duża. Nie jest dobrze, jak baba bije faceta, powiem ci. Źle świadczy o chłopaku. Ale tego w ogóle nie ruszyły. Nie, jak może niedojrzały, może nie wiem. Próbowałeś, czy smaczny? Właśnie nie. No i masz odpowiedź. Ja nie mogę, bo alergię mam na to. No to Natalii trzeba było dać, żeby spróbowała. Czy kury mogą to jeść? No nie, nic nie dziobnięte nawet. Taki ładny jackfruit. Dwa właściwie. Te nasze dobrze jedzą, już tam się nie boją bardzo, ale proszę, jak trwoga to do Boga, lecą wszystkie razem są, już im nie przeszkadza. Wyższe zagrożenie, stan wyższego zagrożenia, to one sobie tutaj mogą razem być. Dzisiaj będziecie miały drugą grzędę, także spokojnie. Zaczyna wyglądać, co? Proszę cię, gdyby stan osobowy nie zmniejszał się, to byśmy mieli 12 dzisiaj. A jest raptem 7. To byś mógł je zapędzać jak te. Jak biegały. Lasso, kapeluty takie sobie kowbojskie. A teraz
Znów cały czas to takie skromne, ale własne. Własne. Jajka są? Muszę. Znaczy, jajko? Jajko jest? Jest. Muszę lecieć na górę, bo mam kiełbasę w tym, w koszyku na motorze. Się pali, się pali. Trzy osoby w Khmer Taste nie jedzące ryżu. I proszę bardzo, zobaczcie, co się dzieje. Ile tego ryżu normalnie oddawaliśmy. Gratisie, w sensie wliczone w cenę podania, ale żeśmy go nie zabierali. No to teraz kuraki mają żarełka, że hej, w opór. Wszystkiego im teraz nie rzucę, bo to za dużo będzie. Ale po trochu lecimy. Już się gdzieś pochowały. Jak zobaczą, że leci jedzonko, to się pojawią. Pewnie pierwsze będą nasze młode. Leci. Jest niskopienny i blondi, ale i czarna. Czarna nasza, ta starsza. Czarna muszę dla młotej czarnej coś znaleźć. W ogóle muszę im imiona znać. O, czarna szybka teraz się zrobiła. Proszę, jak głód potrafi wzmóc odwagę. No, wcinajcie, wcinajcie. Będą pięknie syte. Proszę bardzo. One wszystkie schowane były tam w ogródku. Proszę, te nowe z tymi starymi się trzymają, obok gruchy idzie nawet. Wyjść z podziwu nie mogą. No to w takim razie rzucam jeszcze. Jak wszystkie będą śniadać, to muszą dostać więcej. Siwa to taka bardziej ostrożna jest. Czarna już się nauczyła, że jedzonko nie ma się czego bać. Siwa tak z gruchą, tak trochę. A nowe muszą dopiero skumać, że warto tutaj zaglądać. Dobra, jak się schowam, to myślę, że przyjdą. Proszę. Dobra, macie dużo już. Smacznego, ja muszę teraz palce oblizać. Pojawiają się pewne usprawnienia w laboratorium Dextera. I teraz robią przelewanie przez podwójne sito, żeby uzyskać jeszcze bardziej klarowną i jeszcze bardziej pozbawioną jakichkolwiek mętnych elementów ciecz. Także będę teraz odcedzał herbatę gotową z treścią herbacianą w środku do drugiego garnka, a później dodawał wszystkie specyfiki niezbędne do tego, żeby uzyskać ostateczny kształt naszej iced tea. I to będę zawoził do Sitchiza, jadąc po żółty do przedszkola. Dobrze, robota wykonana, czyli... O nie, jeszcze muszę wyrzucić te... Dobra, to na razie poczekam, bo tam kury sobie jedzą. Zrobiłem już iced tea całkowicie. Będę musiał tylko ją przelać do butelek jeszcze. Ale to chwilę później. Na razie lecę na dół na hobby, czyli przygotować grzędę dla kur. I jak z tym się uporam, to wrócę. Może troszkę jeszcze ostygnie ta herbata i wtedy ją przeleję do butelek. Co tam? Co u ciebie? Co u ciebie? Czarnuszku? Co? Gdzie prambaj? A tu siedzi. Ty. Cześć. Cześć prambaj. Dzień dobry. Co? Czarna tam jak się wściekła, ta większa, starsza. I gdacze. Chyba jajko gdzieś zniosła. Myślę, że tam w tym bunkrze, gdzie się chowała wcześniej, tamta druga, nowa. Pa. Także będę musiał sprawdzić później jajko stamtąd wziąć, zabrać. A tu, ponieważ korzystam z niekupowanych żerdzi, tylko z tego, co było u nas tutaj na działce, no to one są takie pokręcone, ale takie pokręcone są jeszcze bardziej fajne, fikuśne, naturalne. Tam mogę sobie dodatkowo jeszcze gdzieś przysiąść czy coś. No tak będę skręcał mniej więcej, jak to widać. To są kury, prawda? To nie jest pałac elizejski. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu miały sobie gdzie przycupnąć. No to będą miały. Jest mały ząg. Najdłuższe śruby, które mam, są za krótkie, żeby to poprzykręcać. Ja to później złapię jeszcze drutem oczywiście, ale, no ale jakieś łapanie tą śrubą musi być. Także jadę do budowlanego po dłuższe śruby. I będziemy dalej dokręcali.
Kupiłem dłuższe, kupiłem troszkę krótsze. Znaczy generalnie dłuższe i tak od tych, które miałem. To jedne znacznie dłuższe, jedne trochę mniej. Zawsze się przydadzą, niech sobie leżą. Ja potrzebuję dosłownie parę sztuk teraz, ale zapas niech jakiś będzie. No to Avanti. Przyszedłem, chcę wstawić grzędy, ale kuraki tu są, to nie będą, zaraz panika będzie, więc pozwolę im wyjść teraz. No to co, zamoczyło się? Nie, elegancko, jakim cudem. To muszę pojechać na pożarcie, tam jajko jedno leży. Ale, prawda, jedno jajko wiosną nie czyni. Gdzie są te kury? Ja już sam nie wiem teraz, kurde blaszkę, gdzie one się chowają. Tam ich nie ma, tam ich nie ma, tu ich nie ma. Tam są małe, no, nasze. Krzak pozostał, albo tutaj. Tu nie widzę. Nie ma. Nie wierzę w to, że one po prostu czekają, aż ja pojadę kawałek i wtedy wychodzą. No to jest niemożliwe. No tu nie ma. Na drzewie też nie ma. Dobra, wychodźcie, wychodźcie z kurnika, bo ja muszę się tam dostać. Już? Poszły? O, dobrze. A tam są, dobra, tam jest ta nowa chyba. Nowa czy to jest siwa? Ja już się pogubiłem. No przynajmniej w kurniku pusto. Kurde, w końcu nie tak kręciłem, że ta grzęda tam już stoi. Ale stoi, stoi. Przeraziłem się strasznie, bo chciałem sprawdzić, czy tam przy tej belce siana, czy też jest jakieś nowe jajko i ja tam rękę wkładam, a tam czarna siedziała na jajku. Jak wyskoczyła, mało zawału nie dostałem. Dobra, sprzątam to, idę na górę kończyć, w sensie rozlewać iced tea, zawożę do Sitchiza i jadę po dżuny. No. Przywiozłem. Przywiozłem napoje, iced tea. Zobaczę, ile mamy sera. Do you need some cheese, some more cheese? Tak. O, tik tik. You don't have. So, okay, I will make it for tomorrow. Będę musiał sery zrobić kolorowe na jutro. Bye bye! Jadę po dżuny. Założyłem koszulkę taką tylko na podomkę, że się tak wyrażę. I wyszedłem w niej po dżuny. Tutaj. O, idzie już. Czy będzie dzisiaj rado? Nie, coś jest smutek na twarzy. Co się dzieje? Co się dzieje, mój smuteczku? Co się dzieje, moja kochana? Chodź tutaj, piękności. Co się stało? Co się stało? O. Wierzyć mi się nie chce, że Johnny się bawi teraz tym. No dawaj. Pokładamy jeszcze raz. To jest dla takich malutkich dzieciaczków, nie dla ciebie. No weź sobie. Rozparceluj to. Chyba będzie zaraz padało, bo się mocno zachmurzyło. Pociemniało. Obiecałem wam, już kochani, obiecałem test tej szpekaczki. Już go szybciutko zrobimy. Szpekaczka z torby. Wyciągamy. Mam tu taką ukrojoną jedną. Hono, hono. Miałem dzisiaj już degustatorów tutaj, przyznam się szczerze. Dobra, nóż. Zobaczcie, jak to wygląda w przekroju w ogóle. Jest słoniny, tam jest tak, że och, będzie rozprowadzała tłuszcz, znaczy smak. Brawo, Juny! Idę zobaczyć. Ułożyłaś znowu sama? Duża dziewczyna jesteś, no. Wprawdzie żadne wyzwanie, ale dobra. No pachnie bardzo ładnie, kiełbasa wędzona. Tutaj jak widać, oprócz tego, że te kawałki słoniny duże są, to reszta jest bardzo drobno zmielona, jak w parówce. Jest super. Sparzona, wędzona. Ta słonina również sparzona jest, to czuć. I konsystencja. Będzie bomba. Utopęce, jak się patrzy. Wstawiamy to rano. W tym
coraz bardziej mrocznym anturażu i nie chodzi nawet o zbliżający się wieczór, a raczej te czarne chmury, które nadciągają nieubłaganie tutaj do nas, będę się z Państwem żegnał. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie na jutro, 7 rano czasu polskiego, kolejny. Dzisiaj życzę Wam bardzo udanego dnia. No i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej, pa, pa. Ostatni rzut oka na kurczaki.